Cześć, witam Was, z tej strony Lekret, Wasz ulubiony ślepak. Zapraszam na filmik. Jak Wam się spodoba, pamiętajcie o łapkach w górę, o subach. A jak nie, to też pamiętajcie o łapkach w górę. I tak wyglądają schody na pinterko w tym naszym eko czasach, gdzie jesteśmy. Teraz sobie jedziemy do krynek. Na łóżku zobacz. Tym drugim do krynek zatankować, a później pójdziemy sobie na obiad do tatarskiej jurty i tam też my się ponagrywamy. Z krynek też ponagrywamy. Pewnie. Trzeba jakąś bałówkę na grilla kupić, bo dzisiaj grilla robimy. No zszedłem, tak. Nie zabiłem się na szczęście. Teraz ty nie spadnij. Dobra, na razie, do zobaczenia. Wiem, że w tych krynkach, gdzie teraz jedziemy, to jest 10 km od naszego miejsca letniskowania, jest największe rondo w Polsce, nie pod średnicą, nie tylko w Europie. Znaczy, no, w Paryżu jest większe. W Paryżu jest większe, czyli no to drugie co do wielkości. Ma 12 zjazdów. Przybycie 14, 34, 10 minut. Za 10 minut tam będziemy, najpierw pojedziemy, zatankujemy, zakupy zrobimy, później spróbujemy wjechać na to rondo i nagrać Wam drugie co do wielkości rondo w Europie. I to w takiej małej mieścińce. Byliśmy nad zrobieniem live, ale niestety to jest słaby internet, a nie chciałbym, żeby było takie rwane i tak dalej. Myślę, że po powrocie coś zorganizujemy, a te filmiki po prostu postaram się nagrywać częściej. Gospodarz okazał się być bardzo sympatyczny. Mówiliśmy się jutro z nim na jakiegoś tam gościńca, tak, ale też zainteresował się strzelaniem z łuku. Więc tutaj akurat fajnie wyszło. No, będziemy działać. Jak to na wakacjach, urlopować. Celną przeprowadzono nam, a ja oczywiście bez dowodu, bo z przyzwyczajenia nie noszę przy sobie. No, będzie trzeba na pograniczu nosić. W okazji, że nas celnicy zatrzymali, to się dopytaliśmy, jak to jest skręć z tą Białorusią. Następnie skręć w prawo. Dobra, niech on sobie pogada. Kieruj się na północny zachód. I wyszło na to, że możemy do Białorusi pojechać sobie bez... Za 600 metrów? No nie. To jeszcze dalej jest. To tu będzie, wiesz? Wiesz? Tak. Że możemy sobie na Białoruś pojechać... Ale nie, to nie tu, Łukasz, bo to jedź dalej. Do tego sklepu. Pojechać na Białoruś możemy pojechać bez wizy, tylko musimy sobie w Sokółce wykupić... No właśnie, wykupić sobie, jak to się mówi, jakiś bilet do muzeum i... Z tym biletem do muzeum plus ubezpieczenie, czyli zielona karta, puszczą nas na Białoruś bez... Zjedź w Sokulską Gośnik, dwór 676, 400 metrów. Zjedź drogę w Sokulską Gośnik, dwór, szukaj na trasie, przycisk. Przepraszam, ale nie ma tego złego. Spotkanie z celnikami podpowiedziało nam, bo się zapytałem i była pani celnik, która nam powiedziała, że można wjechać na Białoruś turystycznie, bez wizy, pod warunkiem, że się wykupi na przykład w Sokółce, w biurze turystycznym, bilety do muzeum do Grodna i kartę zieloną, w sensie ubezpieczenie, tak? I wtedy możemy wjechać na Białoruś bez wizy. Nie, nie dociągnę. To będziemy się wykręcać zaraz. Testujemy automatyczne tankowanie z automatycznym dystrybutorem. Podajemy mu kartę, tankujemy jak w Stanach. Zbliżamy się do drugiego największego ronda w Europie. 12 ma zjazdów. Już Wam pokazuję drogę przed nami. No już jechaliśmy tą rondę. Tak? Kiedy myśmy nim jechali? No, no to będziemy znowu dojeżdżać. 8 zjazdem. Ktoś, kurde, nie wiem czy ja trafię. No to będziemy próbować. Patrz po GPS-ie też. No to nie jest takie proste. 250 metrów, Sokulska, zjazd z ronda, 8 zjazd, Sokulska. No. To jest takie dziwne dosyć. Puść rondo 8 zjazdem w Sokulska. No, a w międzyczasie powiem, to gdzieś po lewo będzie pewnie. No, a w międzyczasie powiem Wam właśnie, dokończę tę myśl, że no to fajna sprawa, że właśnie można ogarnąć temat bez wizowo, wyjazd do Białorusi, tylko trzeba zwrócić uwagę, czy na 5, czy na 10 dni, to się dopytamy. Patrz też po tablicach może. Znajdź początek trasy. O. Za 2,3 km skręć lekko w prawo 67,004. Że to było to? Że to było to, jakby nie było tego.
I co wy na to? 12 rondo fascynujące, nie? Takie jakieś malutkie to rondo było. No, nie było duże właśnie, tylko tych uliczek od niego odchodzących. Dużo. W przeciwieństwie do paryskiego, gdzie jest bardzo duże, nie? Nie każdą widzisz po prostu, bo to jest tak dziwnie usytuowane. No. Nie policzyłem i wychodzi nam, że mieliśmy spalanie na traście 9 litrów, co wydaje nam się z jednej strony niemożliwe, ale z drugiej strony no, zatankowaliśmy w Lublinie, dojechaliśmy do Krynek, zrobiliśmy 291 km i wlaliśmy 31,25 litra gazu, więc no, nie da się ukryć, że po prostu tylko tyle gazu zużyliśmy. Powiedzmy plus, minus litr benzyny na zapalanie silnika, ale to... No ale to się nie, to zawsze tak jest. No, więc wychodzi, że spaliliśmy poniżej prawie, że 9 litrów, no 8-9 z kawałkiem, 9 litrów na 100 metrów, pięknie to by było. Trzeba przyznać, że jechaliśmy z prędkością ekonomiczną 90 na godzinę w większość przypadków. Między 90 a 100, nie grzaliśmy za szybko. No zobaczymy trasę powrotną, jak nam to wyjdzie, prawda? Mhm. Wtedy będziemy wiedzieć, ale jakby tak było, to faktycznie piękne spalanie. Może on się przestawił na tej trasie, wiesz, dogadał się komputer. Fajnie by było. No dobra, zbliżamy się do biura podróży w Sokółce powoli i zaraz próbujemy ogarnąć sobie ten wyjazd na Białoruś bezwizowy. Jesteśmy w tatarskiej jurcie, gdzie jest tatarskie jadło. Zamówiliśmy sobie chłodnik z buroczkami i... Jak to szawla? Szawla. Jagnięcina, warzywa. To jest aromatyczny krok, jagnięcina z warzywami, szczepiorą oraz kaszuką. Brzmi nieźle, nie? I do picia kompocik z mirabelki. Wam nagrać te dania, ale chłodnik taki był pyszny, że nie zdążyłem. A Ania je, to nie będę jej nagrywał tutaj. No ja myślę. No, ale pycha był. Taki z buraczkami, z jajeczkiem, bardzo dobre. Czekamy teraz na ich nięcinkę z warzywami. Powiem wam, kochani, zobaczcie. Duża porcja. Tutaj jeszcze sałateczka jest do tego suroweczka. Powiem wam, było pysznie. A na dowód, że było pysznie, wiedzcie, że się powstrzymywałem, żeby nie wylizać talerza. Cielęcinka, ta jednak była cielęcinka, była mięciutka. Rozpadająca się w ustach warzywa. Każde oddzielnie było czuć smak jego i wszystko razem pycha było. Po prostu genialne. Jutro też tu przyjdziemy, już się odgrzałem. To przyjdziemy wcześniej, kiedy jest większy wybór tych takich tradycyjnych dań. Już nie zrobiłeś zdjęcie? Robisz, no. No tam jest też centrum kultury, muzeum. Taką mniej więcej dobrze pokazują? No, ale już to stąd. Powiem wam, żeby to spróbować zjeść, opowiedzieć wam to wszystko, nie idzie. Musicie przyjechać, zobaczyć, jakie to jest pyszne, nie? Ciężko jest opisać takie dobre jedzonko. A poza tym fajna to jest atmosfera, cisza, spokój. Po 20 mili ludzie, po 20 praktycznie żadnych samochodów nie ma. Jedno się zdarzy na pół godziny. No teraz jest o 19, nie ma, 18 jest. Szliśmy, jeden samochód nas minął na szosie, tak? Ale też jak jeździliśmy do Sokółki, to wiem, był ten ruch taki. No, niestety, jeżeli chodzi o te sprawy z wyjazdem na Białoruś, to tak prosto nie jest, bo to musi być zarejestrowana przepustka, trwa to 24 godziny. My się po prostu nie wyrobimy, ale jest opcja, żeby pojechać na 10 dni turystycznie na Białoruś z przepustką bez wizy. I to wiemy z pierwszej ręki. I to wiemy z pierwszej ręki, bo wiemy to od pani celnik i też wiem to z biura podróży. Dzwoniłem do biura podróży junior, powiem po prostu, bo pan mi udzielił wyczerpujących informacji, więc czemu mam nie powiedzieć. Impreza kosztuje, taka przepustka trzydniowa z biletem do, z ubezpieczeniem i biletem do muzeum, 90 zł. Ale moje, my się nie wyrobimy z czasem, dlatego nie skorzystamy z tego. Przykład uprzejmości ludzi, tutaj troszkę dalej starszy pan sąsiad szedł. Myśmy wyjeżdżali z samochodem tutaj z podwórza od naszego gospodarza i ten pan wziął, zamknął za nami bramę. Zauważył po prostu, że wyjeżdżamy, więc nam otworzył bramę. Tak, właśnie, otworzył bramę i za nami zamknął. Był tak uprzejmy, że nie musieliśmy wysiadać z auta, znaczy Ania nie musiała.
No, a teraz sobie zaraz weźmiemy kaweczkę, strzelimy. Dzisiaj może jeszcze jakiś grillik będzie, bo powiem wam, że żarcie. Tak, kiełbasę kupiliśmy, specjalnie za tym też jeździliśmy. No, więc będzie sympatycznie. Tutaj mamy jeszcze gospodarza, dzisiaj nie ma, bo wyjechał do domu na imprezę rodzinną. Ale to też jest ciekawe, pozostawić dom tak naprawdę. Proszę, wypowiadaj. Bez żadnego nadzoru, nas zostawił na chacie. No, my jesteśmy, jako pilnujemy dobytku pana gospodarza. Jeszcze jest jedna rodzina z Niemiec przyjechała, a my tu cały ten dom został na naszej głowie, bo pan stwierdził, że jedzie do domu na imprezę rodzinną i nas zostawia. Wraca jutro. Więc, a nie wziął żadnych dowodów, nie spisał nic. Zna tylko numer rejestracyjny, więc wystarczyło, żebyśmy mieli jakiś kradziony samochód. Ja wiem, może zwrócił uwagę. Może, że. Więc mógł, po prostu moglibyśmy mu chatę wyczyścić, by na gołe ściany przyjechał, nie? No, ale to tacy ludzie są właśnie. I, znaczy, wiecie, my byśmy tego przede wszystkim nigdy nie zrobili. Zacznijmy od tego. No, ktoś to, żeby nie było. Tak, ale to zaufanie zaskakuje. W dobie tej całej, tych wszystkich niedawieści, że ludzie sobie nie wierzą, tych zadym wszelkiej maści politycznej. No to jest takie fajne miejsce, że człowiek się odrywa. Pogranicze, w tamtą stronę 5 km Białoruś. W tamtą stronę 900 km Niemcy. A tak naprawdę to Niemcy... Nie, z 900 myślę. A tak naprawdę Niemcy to są tak gdzieś po skosie. 50 metrów od nas. Dobra, słuchajcie. To na razie tyle. Może później coś jeszcze mnie natchnie przy kawce, coś wam powiem. Kochani, już powoli szukuję grilla. Tutaj się rozpala, już go rozdmuchałem. Kiełbaski, woda oczywiście dla zdrowotności. Pod tą kiełbaskę, keczupik. No nic, jak już będziemy skwierczyć na folijce, to wtedy się odezwę znowu do was.